Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam Państwa w imieniu burmistrza miasta Gorlice, pana Rafała Kukli, przewodniczącego Rady Miasta Gorlice, pana Krzysztofa Wrońskiego oraz radnych Rady Miasta Gorlice. Witam serdecznie na niezwykłym wydarzeniu. Witam wszystkich gości zgromadzonych w Gorlickim Centrum Kultury, ale także naszych przyjaciół na Gorlickim Rynku oraz wszystkie osoby, które na żywo oglądają nas w transmisji. Szanowni Państwo, wydarzenie bez precedensu. Gościmy w Gorlickim Centrum Kultury wspaniałego artystę, muzyka, pianistę jazzowego, aranżera, kompozytora. Człowieka wielu, wielu talentów, który jest Gorliczaninem, ale także obywatelem świata. Rozsławia Gorlicę poprzez muzykę na scenach Europy, obydwu Ameryk, Azji, Afryki i Australii. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy w Gorlicach świadkami wspaniałego wydarzenia, na które Władysław Adzik-Sendecki zaprosił swych przyjaciół. Artysta prosił, by powiedzieć, że o przyjaciołach opowie sam. Przed Państwem Władysław Adzik-Sendecki. Nie chcę Państwa zanudzać długą rozmową. Wiedziałem o tych wspaniałych ludziach z chóru Cantores Carvacianis. Wiedziałem już od dawna i tak sobie myślałem, ponieważ poznałem kilka osób i Teresa Zawisza, która śpiewa w tym chórze, jest moją taką siostrą troszkę. Od dzieciństwa się znamy, jest bardzo serdeczna dla mojej rodziny i bardzo sobie to cenię. I poznałem panią Cisoń, która ma niesamowitą energię i niesamowitą pasję zajmować się muzyką chórową i zbudowała ten chór i prowadzi go wspaniałą werwą i talentem i zrozumieniem i postanowiliśmy coś zrobić. Więc napisałem z moim bratem Stefanem pieśń gorlicką do słów Joanny Sepioł. I dzisiaj jest prawykonanie. Zobaczymy, co się zadzieje, ale ta piosenka, to znaczy tekst, to nie jest piosenka, to jest pieśń, mówi o gorlickiej, troszeczkę o gorlickiej historii, więc ja zapraszam do wsłuchania się. Mamy cudowny chór Ania Cisoń, Carvaciani, Chor Cantores Carvacianis i wspaniała solistka, cudowna, młoda Gorliczanka. Cudowna. No, to pobawmy się.
Czy to nie piękne, tak oni śpiewają. Och, jej, jej, jej. Tyle wzruszenia dzisiaj, naprawdę to jest tak troszeczkę za dużo, żeby powiedzieć dla mnie. Cieszę się bardzo teraz Państwu jeszcze jednego, Państwu już znajomego muzyka, który z tego regionu wyrósł, Łukasz Dyczko.
Biała Niedziela. Cantore Scarvaziani. Pięknie. Anna Cisoń. Łukasz Dyczko. Niedługo będzie chyba siedział na tym fotelu, co ja musiałem dzisiaj. Znaczy nie musiałem, z przyjemnością. Kandydat. Dobrze. Szanowni Państwo, dziękujemy wspaniałemu chórowi. Dziękuję za to prawykonanie piosenki Gorlickiej Dzieci, pieśni Gorlickiej i tego utworu Over the Rainbow, który właściwie wszystkim jest znany. Jak chcesz śpiewać, to przyjdź tutaj. No. No, w każdym razie serdecznie dziękuję i zapraszam moich kolegów, z którymi pracuję już od dłuższego czasu. Dziękuję bardzo, jesteście serdecznie. Dziękuję. Było pięknie, pięknie naprawdę. Tu jest jeszcze świat w porządku. Najpierw wychodzą panie, potem panowie. Tego w Ameryce już nie ma. No. Peace, brother. Hey, hey. O, życie jest piękne czasem. Tak, to jest bardzo... Otworzyło to ten dzisiejszy dzień. To znaczy on już trwa od kilku dni, ten dzisiejszy dzień, tak szczerze mówiąc. I ta debata o rynku czy nie rynku. Oczywiście byłoby może więcej nas w rynku, ale przy tej pogodzie pewnie mniej, a przede wszystkim by zmarzły nóżki i to nie byłoby na pewno zdrowe. Więc w sumie cieszę się, że zdecydowaliśmy się tutaj to zrobić i myślę, że nasi słuchacze i widzowie na rynku nas nie tylko słuchają, tylko że są z nami rzeczywiście sercem i uszami, sercem, oczami i wszystkim, co mają do tego słowa polskie. I uciekają niestety. To jest tak w wieku starszym. Szanowni Państwo, nie wiem, czy moi koledzy już są, czy samolot się nie spóźnił, ale w każdym razie Jürgen Attig. Yes. No problem. Znam tego łobuza już od wielu lat, ponad 20 lat. On jest z Hamburga. I no, zaprzyjaźnił się bardzo i jest bardzo ciekawym muzykiem. Właściwie zaprzyjaźnił się przez przypadek, bo ja grałem z Jaco Pastoriusem i ponieważ on jest... Ja ciebie jeszcze nie zapowiedziałem, Andrzej. Ja tak cichutko wchodzę. No bardzo cichutko wszedłeś. Tak. Niewidocznie prawie, ale tą czapkę to nie ta czapka. Ta niewidka to... W każdym razie Jürgen miał bardzo dużo do czynienia z Jaco Pastoriusem i z jego rodziną i w ogóle z tą muzyką przede wszystkim. I w tym przypadku się spotkaliśmy, bo ja grałem z Jaco w 80-tych latach. Nagrałem jakąś tam płytę. W każdym razie tak się spotkaliśmy w Hamburgu i zostaliśmy przyjaciółmi. Robiliśmy dużo projektów i gramy razem od czasu do czasu. Jürgen Attig, jeszcze raz. Tak, teraz przyjdzie jeszcze jeden młody człowiek, którego nie widać, jak jest światło zgaszone. On się musi uśmiechać, bo wtedy go widzę, bo ma białe zęby. On o tym wie i się uśmiecha. Mark Mondesir przyleciał do nas z Londynu na ten koncert do Gorlic specjalnie. Sir Mondesir, znamy się też od wielu, wielu lat. Poznaliśmy przez przypadek właściwie na nagraniu Pee Wee Ellis. I przyszedł taki gówniarz, myśmy się troszeczkę śmiali, co się zadzieje, rany boskie.
Walnął w bębny, zaczęło padać. Wiedzieliśmy, wszystko jest okej. I od tego czasu jesteśmy przyjaciółmi. To już jest ponad 20 lat, dużo ponad 20 lat. Mark Mondesi, wielki. Teraz jest, on udaje Hiszpana, ale to mu się nie uda. Robi wszystko, ale nie uda mu się. W każdym razie znamy się właściwie od czasów pierwszego konkursu improwizacji jazzowej w Katowicach, w którym byliśmy, ja z Jarkiem Sietaną, byliśmy innowatorami tego festiwalu. Graliśmy później, był w naszym, Andrzej był częścią Ekstrabolu, potem był częścią Sunshipu, potem wyjechał, stał się Hiszpanem, trudno się dogadać, ale jakoś dajemy sobie radę. Andrzej Olejniczak. No, to zobaczymy, co się zadzieje. No, to na, widzimy się w barze prawdopodobnie. Jakie? Thank you.
Mark Mondesir.
Właściwie to jest łatwiej wymienić ludzi, którymi on nie grał, niż tych, co, z którym grał. Właściwie to wszyscy. Wszyscy wam znani. Andrzej Olejniczak. Jürgen Artig, my friend from Hamburg. Okay. To był utwór Petera Gabriela, którego kiedyś ten utwór tak zaaranżowałem na nasz kwartet. Teraz zagramy utwór, który troszeczkę właśnie wszystko z przeszłości. Na razie moja pierwsza podróż do Japonii w 80-tych latach i słyszałem w samolocie coś podobnego i mi się to bardzo spodobało i potem tak mi się znowu przypomniało, zapomniało, przypomniało i potem odgrzebałem, coś zapisałem i to będzie teraz ten utwór. Ukradziony, ale nie wiem komu i nie wiem, czy naprawdę prawdziwie ukradziony. Thank you.
Marc Mondesir. Jürgen Attig. Andrzej Olejniczak. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że z Andrzejem Olejniczakiem około 45 lat temu, jak byłem na wakacjach tutaj, graliśmy w Stokrotce. Andrzej sobie tego nie przypomina, ale ja, bo już nie mogłem. Wiem, że ktoś mnie gonił przez rynek z butelką, bo nie mogłem, już nie mogłem. W każdym razie takie były czasy. No właśnie to trudno o tym mówić w normalny sposób, bez uśmiania się. Ja pamiętam, że Adzik zrobił mi świetną jajecznicę w domu. To nie było wtedy. Adzik w ogóle nie był w domu przede wszystkim. Żartuję. Okej, okay, no takie były czasy, było fajnie. Andrzej mnie odwiedził. Smażonymi. Żartuję. W każdym razie on poznał też tą miłą stronę Gorlicy. Następny utwór, który napisałem dla... Ja dużo jeżdżę, więc jak było przedtem mówione i poznałem i w Brazylii długie turnieje po Europie z takim bohaterem narodowym Brazylii, João Bosco, to jeszcze jest jakiś pokrewny Antonio Carlos Jobim. Wszyscy znają Girl from Ipanema, w każdym barze grają to 5 razy na godzinę. Ale poznałem tę rodzinę również też i João Bosco jest wielkim bohaterem narodowym Brazylii. Mówił o tych wszystkich społecznych problemach i napisałem do niego list. I teraz ten list zagramy. Thank you.
To był letter to João, list do João Bosco. Tak. Teraz znowu taka dedykacja mała. Jak byłem młodszy, jak się pętałem po Nowym Jorku i nagrywałem płyty z różnymi ludźmi, z bardzo znanymi perkusistami, miałem takie bardzo przyjemne przeżycie. Oczywiście różne substancje chemiczne były dostępne, więc były rozmowy bardzo kolorowe. W każdym razie, no i tak rozmawiam z jednym bardzo znanym perkusistą. Mówi, stary, tutaj jest w ogóle taki pałkar, taki bębniarz, że w ogóle nikt z nas mu nie dorośnie. No i poszliśmy w miasto i pokazał mi rzeczywiście obdartego czarnego człowieka, który grał właściwie na takich szczątkach bębnów. I młody chłopak robił do tego breakdancing. Czegoś takiego właściwie to nigdy nie widziałem, nie słyszałem jeszcze raz. To tak tańczyła cała ulica właściwie. On się tłukł na tych bębnach, ale w taki sposób, że to jest w ogóle była magia zupełna. I on mówi, to jest ten. I on mówi, dlaczego nie ma ubranka i nie jeździ Lincolnem? A on mówi, bo ma to gdzieś. Więc to jest takie inne spojrzenie. Można też tak. Dlatego następny utwór się nazywa New York Street i jest dedykowany do Tony Williamsa. Maestra Davisa, by the way. Thank you.
Jürgen Attig, Mark Mondesir, Andrzej Olejniczak. So, utwór, który napisałem dla osób samotnych. For all lonely people. Thank you.
A teraz zagramy coś szwedzkiego. To Chopin to użył, ja też. Obertas. Właściwie to ja to wszystkim tłumaczę w tych innych krajach, że Obelix i Asterix to byli Polacy. Się nazywali Oberek i Asterek. Tylko no wyjechał, bo tam nie mogą wszystkiego wypowiedzieć. No. Także Obelix zostaje. Obertas. Thank you.
Obertas. Andrzej Oleniczak. Jürgen Artich. Mark Mondesir. Bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj zagrać dla Państwa. Ukłonimy się ładnie, bo chyba jest pora obiadowa. Nie wiem, że... Dobra, to było na tyle. Dziękuję bardzo. Władysław Adzik-Sendecki, European Blue Note Quartet. Jeszcze mamy jeden nieprzygotowany utwór dla Państwa. I to jest utwór, który napisałem właściwie bardzo krótko po wyjeździe i z Polski, i który ostatnio, bardzo krótko, jak niektórzy wiedzą, pracowałem z Al Jarreau, który niestety zmarł w styczniu, ale w grudniu wysłał mi ten utwór mój, który na to tego napisał tekst. I to jest bardzo wzruszający utwór. Ja miałem z nim wielkie tournée robić, właściwie światowe, o jego życiu, bo spędziłem z nim wiele czasu w nocach. Gadaliśmy nocami o różnych rzeczach i on się wychowywał w polsko-żydowskiej, niemieckiej mixture, oczywiście black people, area, i śpiewał mi polki. Oczywiście jak był w tym, atmosfera była do tego odpowiednia, także było całe jego życie, gdzieś tak wchłonąłem trochę. W każdym razie on się bardzo przejął tą melodią, zresztą inni ludzie też, Jaco Pastorius grał to też solo i no, jest na wielu płytach różnych, Michael Urbaniak też to grał, i ten Back Where I Belong, i teraz featuring Jürgen Artich.
Back where I belong, z powrotem tam, gdzie przynależy, z tymi wspaniałymi muzykami. Życie jest piękne. Andrzej Olejniczak. Jörg Nati. Mark Bondyzi. Jeszcze raz dziękuję bardzo, bardzo, bardzo organizatorom. Pan Janusz Zięba, który to wszystko jakoś logistycznie obejmował i nas wszystkich połapał na lotniskach i innych publicznych miejscach. I wszystko nam tutaj zrobił, żeśmy się nie martwili niczym. Więc serdeczne dzięki i oczywiście wszystkim z administracji Rady Miejskiej, Rady Miasta, ludziom, którzyście Państwo wybrali. Let's go for the good times, for the future. Dolice, świat, universe. Dziękuję Państwu bardzo. Władysław Adzik-Sendecki, European Blue Note Quartet. Thank you.
Szanowni Państwo, za sprawą tej cudownej muzyki przenieśliśmy się, myślę, do wszystkich klubów jazzowych na świecie. Niezapomniane wrażenia, niezapomniane emocje, które będą nam towarzyszyły jeszcze długo, długo po zakończeniu tego koncertu, na pewno zabierzemy ze sobą. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Adzikowi Sendeckiemu, Gorliczaninowi, obywatelowi świata, który wspaniale ze swoimi przyjaciółmi grał dzisiaj dla nas i przybliżał nam cały świat do Gorlic. Wielkie, wielkie brawa! Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu burmistrza Gorlic, miasta Gorlice, pana Rafała Kukli, w imieniu przewodniczącego Rady Miasta, pana Krzysztofa Wrońskiego, całej Rady Miasta i wszystkich Gorliczan, Władysławowi Adzikowi Sendeckiemu i wszystkim tym, którzy dzisiaj wzięli udział w tym koncercie. Wielkie brawa także dla nich. Pozostaje mi pożegnać się z Państwem i zostawić Państwa z tą wspaniałą muzyką i wspomnieniami, które z tym dniem będą się wiązały. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.